Mocarz, taką nazwę nosi najprawdopodobniej dopalacz, którym od czwartku w całej Polsce zatruło się kilkaset osób. Niestety ofiarami tej plagi padają także mieszkańcy Kutna. Było hospitalizowanych 27 osób, natomiast stan faktyczny tych osób jest 15 nazwiskami. Niektóre te osoby były powtarzane, powtarzali się nasz przyjęcia chyba 3-4 razy. Od czwartku, najgorzej to było w czwartek wieczorem, do rana, to było z czwartku na piątku, to było hospitalizowanych 12 osób. Nagle te wszyscy te były, co godzinę były przywieziony jedne, dwie osoby, nieraz była nawet razem trzy osoby, były różnymi karetkami. Lekarze nie wiedzą, co w dopalaczach się znajduje i jak to leczyć. Działają objawowo. Stosują środki uspokajające, próbując wytłumić objawy zatrutej osoby. Ta substancja podobno od relacji ich, bo po leczeniu jest, nazywa się mocarz. I różny ma wpływ na początku różnych osób. Niektórzy są w innym świecie, w ogóle nie reagują, są przytomni, ale nie ma kontaktu takiego słownego czy logicznego z nimi. Niektóre osoby są bardzo pobudzone, większość jest pobudzona, agresywna, wręcz można powiedzieć chamski sposób zachowujący się tej osoby. Niektóre osoby mają taką zwaną konwulsję, czyli nie potrafi opanować na swoim ciele. Te kończyn górnych i dolnych są wykrzywione, zgięte, takich rzeczy. Okolice oczy, spojówek i okolice oczy i okolice jarzmowe są zaczerwienione. Leczenie objawowe pacjentów po spożyciu środków o nieustalonym składzie chemicznym trwa od 4 do 7 godzin. Zdarza się, że pacjent nie pamięta, co się z nim wcześniej działo. Nie pamiętają i w ogóle już są... Negują, że brali jakiekolwiek substancje, większość z nich. Niektórzy przyznają się, że brali, tak? A w niektórych przypadkach tych opakowań, bo tych dopalaczy za sobą mieli. Także tak, policja to zabrała to na dalszych badań. W jakim wieku są to osoby? Od 17 do 30, także. Czyli też niepełnoletnie? Tak. 17 lat, 19, 21, 23, taki najstarszy chyba był, miał 29 lat. W ubiegłym tygodniu policja ujawniła 7 przypadków posiadania środków zastępczych. Zabezpieczone substancje poddano analizie, by sprawdzić, czy nie posiadają w swoim składzie środków zabronionych. W sobotę ujawniono również 2 przypadki posiadania substancji zabronionych. Straż Miejska zatrzymała 2 osoby w wieku 19 i 20 lat. Młodzi ludzie posiadali substancje zawierające metamfetaminę i marihuanę. Osoby te zostały zatrzymane, usłyszały zarzuty posiadania środków odurzających, grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. W związku z tym zatrzymaniem w sobotę kutnowscy policjanci wraz ze Strażą Miejską przeprowadzili kontrolę jednego ze sklepów zajmujących się handlem produktami, w których mogą być środki zabronione. O ewentualnych zarzutach będziemy mogli dopiero powiedzieć po dokładnych wynikach badań składu zabezpieczonych substancji. Postępowanie w tej sprawie będziemy prowadzić zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez prokuraturę rejonową w Kutnie. Przypomnijmy, że z dniem 1 lipca 2015 roku została wprowadzona nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Do środków, których posiadanie jest zabronione, dopisano 114 substancji, w których składzie mogą być tak zwane środki zastępcze. Każda osoba posiadająca przy sobie produkty zastępcze, w której w skład wchodzą środki zabronione, odpowiada za posiadanie środków odurzających.